pamiętajcie w piątek na kanale Rodzinka M. Ja już jestem ogarnięta. Ogarnęłam się trochę. Dom też już ogarnięty mam. Ale tak trochę z grubsza oczywiście jeszcze mam masę pracowania, które trzeba zrobić, bo tam jest już paręnaście pralek napranych, a i znowu następne trzeba prać, bo wiadomo, jak to z dziećmi, to tylko się pierze i prasuje, pierze i prasuje. No nic, ale już tak jest 11, nawet po 11, tak myślę, że sobie zrobię smoothie, bo jeszcze chciałam nagrać jeden film stacjonarny, nim pojadę po Antośka. A co dalej będziemy robić tym dniem, to się zastanowię, bo na pewno trzeba zrobić jakiś szybki obiad, bo tak zupę mam, tylko nie mam pojęcia zielonego, co na drugie. A wiadomo, jak dzieci przyjdą ze szkoły, to będą głodne. Także trzeba pomyśleć nad szybkim obiadem. Poza tym to kolejny dzień pada deszcz. Tylko ciągle ostatnio to tylko ciągle pada i pada. I pada. Rano to była taka okropna mgła. Wczoraj wieczorem mąż też wracał, to też mówił, że nic nie było już widać. Dzisiaj rano było trochę lepiej. No ale co z tego, jak pada. Dobra, ja biorę się za to zrobienie tego smoothie. I potem Wam pokażę, jak mi to wyszło. Dobra, jeszcze trochę podszykowałam to smoothie. Zaraz Wam pokażę, co tutaj dodałam. Dobra, to zaraz Was odwrócę i Wam pokażę teraz. To tak jak widzicie, na sam spód dałam trochę malin i granatu mi zostało z takich placków jogurtowych, bo ja dzieciom często robię na śniadanie. Także zostały mi maliny. Maliny są swoje, z krzaczków własnych, z zamrażarki rozmrożone. I pestki granatu dałam. Dałam też banana, bo moje dzieci tak biorą do szkoły tego banana, a potem je przynoszą i no i ja je po prostu już potem zjadam. Dałam też seler naciowy, całą łodygę i szpinak. Dobra. Zatrzymałam. No, bo zatrzymałam teraz. I tak jak mówię, dodałam też, czyli szpinak. Dodałam też łyżkę miodu, bo ostatnio mąż był na zakupach i nie znalazł syropu z agawy, więc dałam łyżkę miodu i jeszcze zamierzam dać siemię lniane, bo ja zawsze dodaję. I ostoprys, mam taki w proszku, ostoprys mielony. I ja go daję, bo on jest bardzo dobry na wątroby i na tam układ ten pokarmowy, na jelita i na takie sprawy, także ja ostoprys też jem. I pierwszy raz użyję takiego napoju ryżowego. Ja muszę się przyznać, że nigdy takich rzeczy nie kupowałam, nie próbowałam, nie piłam. Także zobaczę, czy to jest dobre i czy w ogóle będzie mi to smakowało, bo zawsze ja smoothie dodawałam sobie albo pomarańcze. Znaczy do pomarańczy to też, do jak mam, to dodaję pomarańczy, ale przeważnie to robiłam na soku pomarańczowym. A tego typu napojów to pierwszy raz użyję, a że go mam, kiedy on ważny. Nie ma daty ważności. Kupiłam go w poniedziałek w Biedronie, bo byłam z Julką i Julka mnie namówiła na taki syrop, znaczy na taki ten właśnie napój ryżowy. Także dobra, zobaczę, nie widzę daty ważności, no nic. A, do 8 sierpnia 2021 roku, no dobra. Także tak, i ja nie mam takiego typowego do robienia smoothie, nawet widziałam ostatnio w Biedronce był taki. Kosztował chyba 79 zł. Były te takie dwie butelki od razu do smoothie. Zastanawiałam się, czy to kupić, ale nie wiedziałam, czy to dobre. Ja po prostu blenduję takim zwykłym blenderem. Ja go kupiłam, jak dzieci były małe, to im zupy sama robiłam, także po to kto kupiłam. A taki stojący też miałam, ale się popsuł, także zastanawiałam się właśnie nad tym takim typowym. Dobra. Ja leję to mleko, czy nadam ten napój ryżowy. Dodaję sobie teraz te nasiona, ale będę musiała Was wyłączyć, bo to raczej dość głośno chodzi, to żebyście no nie pogłuchli. Myślę, że tyle wystarczy i jeszcze z łyżkę ostoprysku też dodam. I teraz będę mieliła, to Was odłączę. Znaczy odłączę, wyłączę, nie odłączę Was. O i taką, nawet mniej może. Dobra, tyle. Taką łyżkę dam ostoprysku. Dobra. Zobaczę ten napój ryżowy, co to moja Julka. Aj, powiem Wam, że nie jest złe, słodki jest. Dobra, leję i odzywam się później. Dobra, napój mój skończony już.
na jakiś taki wyszedł, zaraz wam zapalę światło, będziecie widzieć lepiej. Taki, nie wiem, czarny. Czarny wyszedł. Już nie powiem, z czym mi się to kojarzy. Nie powiem wam, z czym mi się to kojarzy, także wyszedł taki czarny, bo pewnie od tych zielonych liści szpinaku wyszedł, a dałam też granatu trochę, to nie wiem, jak się pomieszało, kolor się zrobił czarny. Powiem wam, że ten napój ryżowy, no to nie jest taki zły, bo słodki jest, bym powiedziała. Dobra, zaraz sobie naleję szklaneczkę i powiem wam, jak to smakuje wszystko. Moje zdrowie. Powiem wam, że nie jest złe, tylko seler naciowy czuć, a ja ze selerem naciowym to tak niekoniecznie, no ale wiem, że jest zdrowy, to trzeba pić, jeść seler naciowy, nie pić, no ale pić też, bo ja go sobie tutaj zmieniłam. Dobra, a ja teraz uciekam, nagrywam wam tam filmy stacjonarne, potem Antkę trzeba odebrać, bo to już pół do 12, to za godzinę, to jeszcze może coś tam nagram, dobra. To do usłyszenia potem. Dobra, witajcie ponownie. Już nagrałam, bo nagrywałam dla was wstęp na kanał. Także wstęp na kanał jest nagrany. Z 5 razy go nagrywałam. Z 2 godziny mi to zeszło. Byłam strasznie zestresowana, ale jakoś poszło. Już dwoje dzieci jest w domu, bo to już jest za 23. Także dwoje dzieci jest w domu. Na trzecie jeszcze czekam. W międzyczasie byłam też na takich mini zakupach w Groszku, ale myślę, że nie będę wam pokazywała tych moich zakupów. W sumie to nic nie kupiłam, kalafior, rzodkiewkę. Co tam, a jakieś pieczywo kupiłam. I paprykę, bo zamierzam robić sałatkę z kurczakiem i z granatem. Także już część dzieci jest w domu. A Jacek sobie taką książkę kupił, namówił mnie na książkę taką dla maluszków. Antek ma 8 lat, ale kupił sobie, jak ja to mówię, książkę dla takich malutkich, małych dzieci z jakimiś naklejkami. Ale dobra, niech już ma tą książkę. Także co teraz? Ja już właśnie nagrałam ten wam wstęp. Ciężko było, ale jakoś poszło. Byłam mega zestresowana, czułam się naprawdę, tak jak wam tam mówiłam, jak na egzaminie. A wy byście byli moją komisją egzaminacyjną, ale jakoś poszło już. Jak tak mówię do was, o tak, o, prawda, nie o sobie, nie o kanale, to jakoś łatwiej jest tak mówić, aniżeli o sobie. Bo o sobie to powiemy szczerze, że jest bardzo ciężko cokolwiek mówić. Dam teraz dzieciom zupę, a jakieś drugie trzeba zrobić, coś wymyślić, bo teraz Mateusz przyjdzie, a Mateusz za zupami to nie przepada. U nas dzisiaj jest taka zupa jarzynowa i jakieś drugie, nie wiem, muszę na szybko wymyśleć, jakieś drugie, nie wiem, może bluzki z serem zwykłe zrobię i to będzie najszybciej obiad. Bo muszę sobie jeszcze też rozpalić w piecu, bo my mamy taki piec węglowo-drzewny, więc trzeba rozpalić w piecu. No i co potem? A potem to nie wiem, co będziemy jeszcze tam dzisiaj działać. Ale jak się nie będziemy nie działać, to najwyżej będziemy... Dobra, jesteśmy u Julci w pokoju, zobaczymy, co oni robią. O, tu Antoś sobie kupił właśnie tą książkę, o której wam mówiłam w Groszku, że mnie naciągnął na książkę. To jest taka książka, bardziej bym powiedziała, dla dzieci z przedszkola. A Antoś chodzi, jakby kogoś interesowało, do drugiej klasy, szkoły podstawowej. Ale sobie kupił taką o śwince Pepie, no niech ma. O, tu takie miał naklejki, to sobie już tam coś ponaklejał. Coś tam porobił, on lubi takie różnego rodzaju malowanki, wycinanki, to Antoś właśnie to lubi. I ona w Groszku kosztuje 8,99. A Julcia tutaj usiłuje coś na laptopie stworzyć, ale co stworzyć, to nie wiem. Julcia, co robisz? Na Office jestem. A na Office, dobra. To uczysz się? No. Dobra, to Julcia się uczy, ale obiad już mam, to zapraszam na dół. Dobra. Dobra, to Julcia, niech się tam coś uczy. Ja im teraz dam obiad, a potem zobaczę, co jeszcze będziemy robić dalej. Także do zobaczenia, do potem. A tu tak idę klatką schodową i tutaj wam pokażę jeszcze przy okazji. Takie anioły tutaj wiszą, a to jest praca mojej siostry. Ona to wszystko sama ręcznie zrobiła i sama to wszystko ręcznie pomalowała. Mają taką siostrę artystkę. Tam jeszcze mam w pokoju takie inne, co one pójdą do Julci, ale to wam później pokażę. Na razie dam im ten obiad. Idę, dam im obiad, ale sobie właśnie tak przypomniałam o tych aniołach, że tutaj wiszą i chciałam wam pokazać te anioły.